Siemaneczko, w pierwszej części Let's Play Morrowind, dodatek przepowiednia. Tak, co tutaj więcej mówić? No jest to drugi dodatek do Morrowinda, chyba wyszedł rok później niż podstawka i pierwszy dodatek. I to w zasadzie tyle, bo reszta to jest to same, reszta informacji jest taka sama jak w przypadku podstawowej wersji Morrowinda. Poprzedni dodatek w trójce, ograliśmy go i bawiłem się naprawdę fajnie. Zobaczymy, jak będzie z tym dodatkiem. Tak, jesteśmy w mieście Kul, gdzie wyrusza statek na tajemniczą wyspę, ale zaczniemy od rozwoju postaci, bo troszeczkę przyszykowałem swoją postać pod tą wyprawę. Może nie jakoś tak na 100%, chociaż wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Dobra, na pewno inteligencję chcemy, żeby było więcej many w razie W. Tak, wytrzymałość pewnie i myślę, że szczęście nie zaszkodzi. Dobra, i co sobie rozwinąłem? Wziąłem zaklinanie. Już wiem, dlaczego tak marnie mi to zaklinanie szło, znaczy Eureka, no. Było na kiepskim poziomie, teraz mamy na 25, a było na 12. Wziąłem sobie broń obuchową. Alex, mówiłeś mi, że być może dostaniemy tam jakiegoś fajnego buzdygana, więc w razie W mamy już jakieś podstawy. Potem wziąłem sobie tarczę, podniosłem, dzięki temu też poziom zrobiliśmy, no bo mieliśmy 69, a mamy 79 i sporo z niej korzystamy i teraz jest, myślę, że już naprawdę na fajnym poziomie. I jeszcze podniosłem celność, bo troszeczkę nazbierałem sobie rzutek jeszcze. Co prawda zapomniałem, że jak będę zbierał nowe rzutki, to one już nie mają tego buffa. Szkoda, że wcześniej trochę tego nie przemyślałem, no ale dobra. Zostawiłem sobie kuszę, nie wiem po co, nie mam do niej bełtów, ale dobra, niech może będzie na razie. Celność z 25 rozwinąłem na 56, więc całkiem sporo. Zobaczymy, też pisałeś mi, Alex, że te rzutki są kozackie, więc... No, coś tam mamy na przetestowanie. I chyba to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. No, ekwipunek jest odciążony w miarę. Mamy trochę miejsca. Wyrzuciłem jakieś niepotrzebne rzeczy. No, młotki sobie zostawiłem. Mamy tą duszę potężną. Broń wziąłem tą, ten płomień prawdy. Bardziej mi się podobał niż ta broń po tej bogini Almaleksie. Tak dawno ją pokonałem, że już nie pamiętam, jak się nazywa, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, więc pierwszy odcinek zaczynamy od spraw organizacyjnych i bierzemy się za zadanko, oczywiście, wyspa na północy. Z tego, co wiem, jakiś kadzid się zajmuje przerzutką. Tylko gdzie go znaleźć? To jest dobre pytanie. Tylko pytanie, czy on będzie jeszcze w domku jakimś, czy sobie będzie spacerował na zewnątrz. To jest też dobry temacik. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam gdzie, znaczy nie pamiętam, nie wiem gdzie ja go mogę znaleźć. Dobra, mój nie ogar, bo jest tutaj. Okej, dobra. Chyba tyle, zaczynamy, nie? Podróż pewnie. Fort Śnieżny, dobra. I zaczynamy naszą przygodę. Tutaj chyba mamy się spotkać z kimś, tak? Dobra, tu mamy Argonianina, tutaj mamy jakiegoś gościa. Dobra, to ty nic mi nie powiesz. Ty jesteś gość, dobra, Fort Śnieżny. Ciekawe, to jakaś wysepka, nie? Miała być nowo co odkryta. Dzika pewnie jeszcze, okej. Witaj w Solestheim. Ojej, czekaj. Holestheim w sumie można byłoby to przeczytać, ale mniejsza. Mniejsza, klejnocie totalnego zadupia. To żałosne miejsce nawet jak na stałocieplnych. Jeśli chcesz je opuścić z chęcią, zabiorę cię na Wanderfeld. Jeśli uważasz dowódcą, że lepiej tu zostać, porozmawiaj z kapitanem Falksem Kariusem. Kapitan Karius jest tu dowódcą, to rozsądna osoba, ale nie wiem czemu tak lubi Fort Śnieżny. Śnieg, mróz. Jeśli interesuje cię kolonia,
Carnius Magius się z tobą zajmie. Znajdziesz go w kaplicy utrzymywanej przez kult Tamriel. Okej. To nie gościnne miejsce, pętają się tam jakieś niedźwiedzie, wilki i inne stworzenia, o których wolę nawet nie myśleć. Dobra. Okej. Kapitan tego fortu przebywa gdzieś w jego murach. Dobra. Jego biuro mieści się chyba w kaplicy. Dobra, spoko. Aha, dobra. Jakaś dobra rada. Na kilka stóp. Ciekawe, jak tu wygląda motyw padającego śniegu. Czy zrobili to? Chociaż na tej paczce modów mogło być to poprawione. Jak będzie może fajnie to wyglądało nawet. Więc spoko. Krucza skała i kompania są blisko związane. Kompania wschodniocesarska buduje tam kopalnię. Cesarstwo Tamriel pragnie wybudować kopalnię na zachód stąd. Mówią, że chcą wydobywać ebon. Ja zaś mówię, że będzie im bardzo, ale to bardzo zimno. Dobra. Udało się podsłuchać pewną rozmowę. Podobno gdzieś w lodowych jaskiniach znajduje się złodziejski skarb strzeżony przez Grachle. Znam opowieści o nich. Nigdy jednak nic podobnego mi się nie ukazało i wolę, żeby tak pozostało. Nie przejmuj się faktem, że w okolicy są najeźdźcy. Nasze patrole spotykają ich od czasu do czasu, ale trzymają się z daleka od miejsca takich jak forty. Dobra. Okej, nic więcej mi nie powiesz, spoczko. A to zadanie cały czas. A nie, już przestało widnieć. Dobra. W takim bądź razie zobaczmy, jak nas tutaj przywitają na tej wyspie. Może zróbmy sobie zapis, żebyśmy się w jakieś tarapaty nie wpakowali. Czekajcie, dobra, to można zrobić tak. Spokojnie, można tu walnąć jedyneczkę. I to chyba będzie na samej górze, nie? Zapisane tak, nic się nie nałożyło, dobra. Mam nadzieję, że tu nie będzie motyw pustych skrzyni i zbędnego eksploru, podczas którego nic nie znajdziemy, jak w przypadku Trójcy. To są jakieś pierdoły, no dobra. Ale mamy jedną pustą, no dobra, dobra, zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie. Wyjdzie. I wy jesteście. Przykro mi, Drax, nie mogę teraz z tobą porozmawiać. Krucza skała jest celem naszej podróży. Czekamy tylko na eskortę. Jeśli czegoś potrzebujesz, Carnius Magius w kaplicy na pewno ci pomoże. Okej. Okay. Czekamy tutaj na kogoś. Eskorta, no fort stoi z 15 metrów przed wami. Może 20, no chłopaki. Nie. Dobra, bo tak się wystraszyłem, bo wiecie, jaki mam problem z tymi strażnikami. No wiecie, wiecie. Czego chcesz? Jeśli szukasz pracy, kapitan Karus na pewno coś dla ciebie znajdzie. Idź do kwatery głównej na górę po południowych schodach. Jego komnaty są na trzecim piętrze, tam go znajdziesz. Jeśli chodzi o interesy kolonii, Carnius Magius się tobą zajmie. Znajdziesz go w kaplicy, którą utrzymuje kult Tamriel. Dobra, czyli pewnie mamy tutaj zadania od różnych gości. Pewnie od tego kapitana tego fortu są główne zadania, od tego gościa z kaplicy mogą być poboczne. Cieszy mnie fakt, że nie chcą mnie tutaj od razu ukatrupić. Kurtyna. A przewinijmy się tak po kwatery ogólne, po drzwiach. Zobaczmy, tam ktoś stoi. Kaplica Kult Tamriel. Kurtyna. O, zbrojownia. To jest interesujące. Czego chcesz? Spoko. Jezu, wszyscy tak jakoś negatywnie nastawieni. Trzecim piętrze, tam go. Idź do kwatery głównej. Spoko, to może chodźmy do tej kwatery głównej najpierw, bo nie dadzą nam spokoju. Czekajcie, gdzie była ta kwatera ogólna? Czekajcie, to było tu?
Nie, to były. A może, można i było iść chyba ogólnymi. Dobra, mniejsza. Zobaczmy tutaj, co jest. Wiecie, pierwsze odcinki to wiecie, takie mogą być. Będziemy się sporo rozglądać, mało działać. Możemy zejść na dół. Wiem, że pewnie na górę powinniśmy iść. Up, ale mam kocie oczy. Kiedyś na pochodnie to bym się ucieszył, połasiłbym się, bo to byłaby fajna sprawa, ale teraz. Teraz to mam to gdzieś. Pytanie, czy chcemy na to tracić czas? Na to chodzenie? Niekoniecznie. Dobra, chodźmy na górę do tego kapitana, naprawdę. Żeby nas wprowadził i pewnie nam sprzeda jakieś pierwsze zadanko. Na trzecie piętro, tak? Czekajcie. Kwatery ogólne, poziom górny. A to wyżej co jest? Jeszcze jest jakieś wejście? Komnaty Kariusa, czyli to będzie tu. A tu. O, co to jest? Ej, patrzcie, patrzcie. Namaszczenia. Całkiem niegłupie rzeczy. Jakby ktoś miał problem z kasą, może tu wpaść. No ale kto na tym etapie gry będzie miał problem z kasą? No, bez przesady. Nie wyobrażam sobie tego. Ile my mamy kasy w ogóle? Dawno nie sprawdzałem i dawno nic nie sprzedawałem. Prawie 310 koła, no to... Dobra, kapitan Flax... Karius, to do niego mieliśmy się zgłosić? Nie jestem pewien, ale dobra, pogadajmy z nim. Oczywiście najpierw sejwik musi być, w razie W. Tak, co mogę dla ciebie zrobić? Jestem kapitan Flax Karius. Fort Śnieżny znajduje się pod moją komendą. To cesarski fort. Moi żołnierze to najlepsi wojownicy, jakich widziało cesarstwo Tamriel. Wyspa Solstein, czy tam Holstein. Nie jest jednak zbyt przyjaznym miejscem, dlatego moi ludzie mogą być czasami nieco nerwowi. Jak już mówiłem, to trudne stanowisko. Żołnierze pozbawieni są kontaktu z rodzinami i zmuszeni do życia w kiepskich warunkach. Szczerze mówiąc, to większość z nich została tu zesłana za karę za jakieś przewinienia z przeszłości. Nie są najlepszymi żołnierzami, przynajmniej na razie. Jednak muszę przyznać, że do tej pory nie wypełniali... Do tej pory wypełniali swoje obowiązki bardzo sumiennie. Ostatnio jednak zauważyłem pewne niepokojące trendy. Tak właśnie, załoga jest niespokojna, narzeka bardziej niż zwykle. Zaniedbują swoje obowiązki, wyczuwam, że u nich duży niepokój, a morale jest niskie. Bardzo niskie, to nie jest normalne. Instynkt podpowiada mi, że jest to zasługa jednego podżegacza i chcę poznać jego tożsamość. Niestety jako dowódca muszę zachować niezbędny dystans. Ci wspaniali żołnierze nigdy nie zdradzą swojego towarzysza, ale może zechcą porozmawiać z tobą. Zobacz, czy może zdołasz pozyskać ich zaufanie. Daj mi znać, jeśli się czegoś dowiesz. Okej, zobaczymy. Być może. Zapewne przeprowadzę inspekcję terenu w Ebon Earth. Aha, spoko. Jako mroczny elf z pewnością wiesz, że musisz się zaciągnąć, zanim otrzymasz rangę. Chcesz dołączyć do cesarskiego legionu? Nie wiem, czy ja do was chcę dołączyć, do cesarskiego legionu. Mam złe wspomnienia z cesarskim legionem. Bardzo złe. A mógłbym tutaj dołączyć w tym dodatku? Wszystkie garnizony mają obecnie pełną obsadę. Jednym wyjątkiem jest chyba siedziba legionu trupiej główki Fort Darius w wiosce Gnis. Leży ona w regionie znanym jako Zachodnia Wyrwa. Jeśli cię to interesuje, niech cię tam przejmie generał Darius. To jest chyba na Wanderfelf, nie? Nie tutaj. Dobra. Spoko. Co to jest? Okej. Mały sekrecik. Udało mi się podsłuchać pewną rozmowę. To też już słyszeliśmy. Dobra. Najeźdźcy. To małe grupki toporników i łuczników spoza wyspy uprzedzający grabieżcze rajdy na małe osiedla i obozy myśliwskie nam raczej nie zagrażają. Uważaj na siebie w Tirsk, pełno tam pijanych barbarzyńców, mówię ci. Czyli tu będzie zimno, lód, wilki, niedźwiedzie, czyli pewnie tu będzie też sporo nordów, nie?
Ciekawe, czy będą nago chodzić niektórzy nordowie. Niewolnictwo, prawa, przemyt. Wie jak posługiwać się mieczem cały. Chcę. Mówię, tutaj nie mogę. I chyba można się zaciągnąć tylko na Vanderfelf. Tu chyba nie, chociaż nie wiem, mniejsza. Ale i tak zadania będziemy dla niego robić. Dobra, nic więcej nam nie powiedział. Perswazja, może trochę perswazję też podciągniemy. Bo może wtedy nam coś więcej powie. O, właśnie. W przypadku na przykład sekretu albo najnowsze plotki? Nie. Dobra. A jakie zadanie dostaliśmy? Niepokoje w Forcie Śnieżnym. Dobra. Zajmiemy się tym. Co my tutaj mamy w tych twoich komnatach, kolego? Tak z czystej ciekawości. Dobra. Chociaż no nie spodziewam się czegoś wow. Zresztą i tak mamy sporo kasy. Trzeba powoli mi też myśleć, gdzie będziemy tutaj składować zbędne rzeczy. Taki musimy sobie magazynek gdzieś zrobić, nie? W Trójcy mieliśmy tam w karczmie magazyn zrobiony. A tutaj to nie wiem gdzie. Chyba się przekimamy, jest 7 po południu, to tak, tak, od razu możemy się przekimać. O Jezu, to nie, to jeszcze weźmiemy sobie ze dwie, nawet może, no, no niech będzie 3 godzinki. Dobra. Spoko, kamienna tarcza, dobra. Bez żadnych rewelacji, jak mam być szczery. Uuu, jakaś biblioteczka. No są jakieś tam księgi. O, czekaj, handel. Znowu, pięknie. Akurat zajebiście. Akrobatyka, zajebiście na stówę wskoczyło. Ej, to fajna ta biblioteka. To nie, nie, to musimy się tu rozejrzeć trochę. Dawno niczego z książek się nie nauczyliśmy. Chyba w Trójcy. Chyba tam nie było żadnej książki, która mogłaby nas w stanie nauczyć, której wcześniej nie znaleźliśmy na Vanderfell. Dobra, te tanie książki to tam wiadomo, że to jest raczej barachło jakieś. Niż coś pożytecznego. No tutaj coś mamy, moment. Co jest tutaj? Kompletnie nic ciekawego. Chyba... O, moment, myślałem, że tutaj coś wpadnie, ale chyba te dobre księgi to się skończyły, nie? Szkatułka. W niej 5 monet. No to zajebiście. Dobra, i tutaj też nic nie ma. Trupia czaszeczka. Między książkami. Spoczko, dobra. Papier, ale pusty. Tutaj te, no, złoto to sobie pożyczymy, dobra. Żebyśmy mieli na podstawowe wydatki tutaj, nie przejmuj się tym. Zejdziemy chyba do kwater głównych, a potem, no nie wiem, czy będziemy wypytywać żołnierzy, nie, może pójdziemy do tego gościa w tej kaplicy. On też pewnie będzie miał jakieś zadanie. Chociaż nie wiem, czy... aha, nie mam nic do powiedzenia, wiem tylko, że mały drink wcale by mi nie zaszkodził, w przeciwieństwie do gadania, tych nordów. Dobra. Strażnik. Oni w ogóle nie chcą z nami gadać, co mnie trochę zaskoczyło. No ale okej. Dobra, jest tutaj coś ciekawego. Kwatery ogólne i kwatery... A i drzwi. Kolejny bliźniak chyba tamtego, z tamtego pokoju. Dobra, te kuferki macie pozamykane, ale to nas nie interesuje. Kwatery ogólne na górze.
skład, bądź też skrzynki. I tam takie pierdoły, dobra. A tu mamy, co mamy w tym składzie, coś ciekawego? Takie pierdoły, raczej nic konkretnego. Tu może coś być więcej, bo jest strażnik, no ale to nas nie interesuje, bo na biednego nie trafiło, więc możemy sobie to spokojnie odpuścić. Możemy... Czekaj, kwatery ogólne, a tu mogliśmy jeszcze na dół zejść chyba. Tylko czy to jest na podziemia jakieś? Co my tutaj mamy? Port śnieżny, spoczko. Jakaś piwniczka, kurtyna. Kurtyna to, co to znaczy kurtyna? To jest jakieś określenie dla tego miejsca, w sensie jakimś, no nie wiem, obronnym? Czy raczej nie? To jest zejście na mury. Aha, i to jest taka, no jakaś raczej taka baszta, dobra. To do tego, do kaplicy wejdziemy w przyszłym odcinku, a na dzisiaj to by było na tyle. Tak jak mówiłem, pierwsze odcinki to będzie raczej takie badanie gruntu, jak to wszystko się prezentuje. No pierwsze wrażenie, no spoko, no zobaczymy. Myślałem, że już tutaj śnieg będzie jakiś i coś, ale na razie nie. Zobaczymy, jak to się rozkręci i wtedy będziemy mówić, czy jest fajnie, czy nie. Także do zobaczenia w przyszłym odcinku. Na razie.